Szczęść Boże, co by było, gdyby młodszy syn z dzisiejszej przypowieści w drodze do domu spotkał swojego starszego brata? Żeby ułatwić odpowiedź na tak postawione pytanie, należy w pamięci odkopać chwile, w których byliśmy pełni złości wobec osób, które nas w jakikolwiek sposób zraniły. Zapewne towarzyszyła nam wtedy cała litania pretensji, zarzutów, oskarżeń, a na przekleństwach i odrzuceniu skończywszy. Czyli po spotkaniu ten zmarnowany chłopak straciłby wszelką nadzieję, że coś może zmienić. Ja osobiście bardzo się cieszę, że nie musiałem przeżywać takiego spotkania, które skończyłoby się moją osobistą katastrofą. Najbardziej w tej dzisiejszej Ewangelii przemawiają do nas słowa, które nie zostały zapisane. Bo odkrywając je, zaczynamy rozumieć tekst, który został zapisany. Czytamy dzisiaj relacje o życiu młodego. Poznajemy też zachowanie ojca i oburzenie brata. Nie boję się użyć określenia, że ta perykopa jest o mierności i dojrzałości człowieka wiary. Początek wydaje się być zwyczajny, bo przecież kiedyś przychodzi czas, że dzieci chcą już opuścić dom. Lepiej, żeby to było w mniej drastyczny sposób. Biorą swoją część majątku. Owa część jest bardzo wymowna wobec całości, ale o tym za chwilę. Normalnie jest, że temu wyjściu towarzyszy smutek, ale zarazem nadzieja, że wszystko będzie się układać dobrze. Z tekstu wiemy, że tak się nie stało. Rozegrał się najgorszy ze scenariuszy, jaki może wyobrazić sobie rodzic. Tyle, że rodzice mają to do siebie, bo kochają pomimo, a nie ponieważ. Zastanówmy się, co byśmy powiedzieli swojemu bratu, który wraca do domu po tych wszystkich ekscesach. Jakie mielibyśmy określenia na to, kim się stał, co zrobił i jak to wpłynęło na naszą rodzinę. Czy z kieszeni naszej złości nie wyciągnęlibyśmy gotowych etykietek? Przecież mamy ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkim ich przyczepić. Wariat, złodziej, egoista, głupek, katol, pijak, ateista, homofob i jeszcze kilka, których nie przytoczę. Etykietka przyłożona do konkretnego człowieka sprawia, że ja już się do niego nie zbliżam. Już mam wyrobioną opinię na jego temat, nic więcej nie potrzebuję. Tym charakteryzuje się mierność. Wypełniam to, co do mnie należy, jestem tylko od do. Wyznaczam granice swojej miłości, obowiązków i relacji. To idealnie pasuje do starszego syna. Natomiast młodszy, wbrew pozorom, jest tym dojrzałym, choć może wydawać się to dziwne. Właśnie w tym momencie łapiemy się na tym, że już nadaliśmy mu etykietę. Coś mu się od życia należy, więc zabrał swoją część. Ale czym jest część wobec całości? Nie wiemy, jaki był podział. Połowę, jedną trzecią, ćwierć. Nieważne. Część nigdy nie będzie całością. I nawet jak się ją straci, to zawsze większość pozostaje. On realizuje w sobie błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem oni posiądą ziemię. Namacalnie stwierdza, że jest człowiekiem ubogim nie tylko materialnie. Ma odwagę to wyznać. Odkrywa w sobie rozbieżność pomiędzy tym, kim jest, a tym, kim powinien być. Rozbieżność pomiędzy głodem a strąkami, statusem świniopasa a statusem syna. Kiedy tak myśli nad swoją pozycją, przypomina sobie o swojej godności. Rozumie, że choć stracił część, cały czas dostępna jest całość. U ojca. Rozpoznaje, że został stworzony do czegoś innego. To coś innego jest w domu ojca, w miejscu oddalenia. A oddalenie to nie tylko odległość mierzona w kilometrach, ale oddalenie od boskiego wzorca, na który zostaliśmy stworzeni. Wracając, liczy choćby na ostatnie miejsce wśród robotników. Zaskakuje się, gdy dostaje all inclusive. Dojrzałość to życie z wszelkimi konsekwencjami, umiejętne wyciąganie wniosków. Że tylko u Boga Ojca jest najlepiej i nie potrzeba szukać szczęścia gdziekolwiek. Mierność natomiast jest skupiona na obowiązkach, że nawet nie dostrzega się tego, z czego można korzystać, by czuć się szczęśliwym. Zły duch może uczynić nas pustym, jak to zrobił z młodszym synem. Ojciec, tuląc go w ramiona, ponownie napełnił życiem. Najgorsze jest jednak bycie formalistą, który wypełnia swoje obowiązki mechanicznie. Taki może spotkać się ze słowami: nie każdy, kto mi mówi Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Sprawiedliwy, który nie potrzebuje pokuty, podobny jest do skamieliny. Postarajmy się zrozumieć, co to znaczy być wiernym bez miłości. Dojrzewajmy do wiary każdego dnia. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.